mamy już 20 dzień projektu Halloween. W projekcie Halloween przez 31 dni października pokazuję Wam 31 pomysłów na charakteryzację, po jednym każdego dnia. Jest 5 tematów przewodnich, które rozwijam kolejno na 6 różnych sposobów. Dzisiejszy temat to piękne i mroczne. Dziś odtworzyłam dla Was charakteryzację, którą chciałam już zrobić dawno temu. Wcieliłam się w postać graną przez Natalie Portman w filmie Czarny Łabędź. Jeśli nie widzieliście, koniecznie to nadróbcie. Będzie mi bardzo miło, jeśli subskrybujecie ten kanał, wtedy nic z tego, co robię, Was nie ominie. Nie powiem, że jest 2 w nocy, a ja ledwo żyję, nie powiem. Teraz dość gadania, przechodzimy do malowania. Żeby nie tracić Waszego cennego czasu, zakryłam już brwi i założyłam czarne soczewki Sklera od Eye to Eye. Twarzy na początek nie pokrywam jeszcze białym kolorem, wolę mieć taką bazę, więc pokrywam twarz podkładem bardzo jasnym TV stickiem z Kryolana. Nakładam go też nieco na szyję i dekolt, żeby troszeczkę chociaż wyrównać koloryt. I całość pudruję. Na takim podkładzie biała tłusta farba, której użyję, będzie wyglądać naprawdę nieskazitelnie. Z kółeczka Kryolana wyciągnęłam troszkę farby, w ten sposób mi się łatwiej nakłada i nakładam ją pędzelkiem. Nakładam ją właściwie na całą twarz, ale zostawiam nieco domalowane te miejsca, które będę jeszcze konturować. Ponieważ będę grafitowym kolorem konturować i nie chcę, żeby po zmieszaniu z białą farbą on mi się zrobił taki no wiecie, mleczno-szary. Mam wrażenie, że w ten sposób będzie miał po prostu taki bardziej naturalny kolor. Ale może to tylko moje wrażenie. I zapomniałabym o pomalowaniu ucha, a w ten sposób wygląda trochę śmiesznie, jest takie żółte. Delikatnie konturuję nos, ponieważ zauważyłam, że na zdjęciu na plakacie, na którym się wzorowałam, Natalie Portman ma właśnie taki cieniutki, dosyć wykonturowany nos. Makijaż oczu, który będę wykonywać głównie żelowym eyelinerem z Inglota. Zaczynam od zaznaczenia konturów tego elementu czarnego. Gdyby mi zależało na czasie, to pewnie ten cały makijaż przy oczach mogłabym pomalować po prostu farbami wodnymi, żeby pokazać jedynie, o jaki efekt chodzi. Natomiast chciałam pokazać, jak Wy w domu możecie wykonać taki makijaż kosmetykami w taki sposób, żeby był on po prostu trwały i nadawał się do wyjścia chociażby na imprezę. Całość utrwalam czarnym cieniem, szczególnie w okolicy ruchomej powieki. Następnie biorę metaliczny cień z NYXa w kolorze Smoke and Mirrors, takie ciemne srebro, i oprószam nim właściwie cały wzór, zostawiając tylko niepomalowane te czarne krawędzie. Następnie jaśniejsze srebro w kolorze Tin mieszam z odrobinką Duraline'a z Inglota. Pokrywam nim całą ruchomą powiekę, wewnętrzny kącik i generalnie jeszcze kilka robię takich maźnięć. Próbowałam wyostrzyć, ale niestety nic z tego. W każdym razie biorę teraz srebrny eyeliner z NYXa. Stawiam takie nieregularne kreski, biegnące mniej więcej od wewnętrznego kącika do góry, do zewnętrznego, górnego kącika. Stawiam całkiem sporo takich nierównych kresek, jedne krótsze, jedne dłuższe. Następnie coś podobnego wykonuję z białym eyelinerem, tak jakby poprawiam górną krawędź niektórych tych srebrnych kresek. Tak to sobie wymyśliłam. I sprawdziło się bardzo dobrze. Jeszcze tylko pomaluję rzęsy i oko jest gotowe. Usta zostawiam na koniec, a teraz przechodzę do malowania piór. Jeśli macie pełny kostium, oczywiście ten etap możecie pominąć. Kształt takiego pióra w gruncie rzeczy można namalować jednym, no może 2 pociągnięciami pędzla. Potrzebny jest tylko fajny, płaski pędzel Mój ma około 2 cm szerokości i jest z Diamond Effects. Jak widzicie, są to dwa ruchy. Jeden w górę, który wykańczam takim machnięciem i stopniowym odrywaniem pędzla, a drugi analogiczny, tylko jakby w odwrotnej kolejności, w dół. Nie wiem, czy gadanie tutaj coś wyjaśnia, najlepiej się po prostu przyjrzeć. Jeśli chodzi o trójwymiarowość, to jako że pióra są czarne, dodaję tylko światło. Będą jakby dwa stopnie tego światła. Pierwszy, ten ciemniejszy, to będzie srebrny cień, ten, który używałam na powiekach, ten jaśniejszy w kolorze Tin. A drugi to biały eyeliner, który używam tylko do wykończenia brzegów. Ale największą robotę tak naprawdę robi tutaj cień, który rzucają pióra na skórę. Ważne jest tutaj dobranie odpowiedniego koloru. Polecam jakiś chłodny brąz, najlepiej taki, którym na przykład konturujecie twarz na co dzień. Zanim zaczniecie konturować, ustalcie sobie, skąd pada światło i jak wysoko ponad skórę podniesione są pióra. A na ustach wylądowała pomadka NYX Soft Matte w kolorze 20. Jako kontur dodałam jeszcze nieco czarnego eyelinera, który delikatnie roztarłam. Jeszcze na głowę korona wykonana z niezawodnego kleju na gorąco. Pomalowałam ją z jednej strony na czarno, ale o dziwo stwierdziłam, że to ta druga strona będzie lepiej wyglądać, więc tylko jeszcze ją przetarłam srebrnym cieniem i gotowe. Jeszcze tylko jeden taki opcjonalny element. Zewnętrzną część dłoni maluję na czarno i na niej maluję takie srebrne paski. I oto jest kompletny look. Mam nadzieję, że Wam się podoba i że wpadniecie zobaczyć, co przygotowałam dla Was na jutro. Pa, pa, dzióbki! O matko, chcesz zjeść łabędzia? Co? Lepiej? Widzisz już wszystko, co pani robi? Tak? Tylko mnie nie polisz. Tylko mnie nie polisz. Widzisz się w lustrze. No, to będziesz funny moment.